musimy na czas wypuścić przez serwisy. Przepraszam za problemy techniczne, ale nie z naszej winy to było. Przejdźmy do serwisu informacyjnego. Polska Republika Finlandii została uznana przez UP Occitanie. Jest to kolejny sojusznik naszego państwa w ramach trwałego pokoju, przyjaźni i braterstwa. Przyjaźń między oboma narodami podstawą dla dużego szczęścia naszego państwa. Kolejna informacja. Oficjalna reprezentacja Polskiej Republiki Finlandii została dodana do konkursu Mikrowizyn, czyli odpowiednika Eurowizji. Można się zapisać poprzez kontakt z nami na naszym fanpage na Facebooku, a wszystkie teledyski zaprezentujemy na antenie Polygonu Pierwszego telewizji.pl. Kolejna informacja. Zgłosiła się jednak kandydatura na miejsce MUX.pl. Szczegóły są tajne, ale możemy Państwu zobaczyć, czy jest to kanał sportowy. W sumie Ministerstwo do Spraw Mediów Publicznych dysponuje 5 wolnymi miejscami, ponieważ jeden jest zarezerwowany na PL1, a drugi na wybraną telewizję lokalną. Przetarg ma się zakończyć w lipcu 2018 roku, a o wynikach powiadomimy na Facebooku. I teraz wiadomości sportowe. Już najbliższy weekend startuje Superklasa PL. W meczach pierwszej kolejki grają FC Polonia Witten z Nicą United, Wolf Witten kontra WKS Kotów Kładowina, trzeci mecz to KS Bruch Grabat kontra OKS Oder Opolna i czwarty mecz MKS Jedhamna kontra Lokomotiv Opolna. Dziękuję Państwu za serwis informacyjny. Do zobaczenia za tydzień. Osoby pozy. Do zobaczenia.
dzisiaj poruszymy temat, który nawiązałem w drugiej wiadomości w serwisie informacyjnym, mianowicie o przygotowaniach prezentacji PRF do mikrowizji. Związek właśnie, który zajmuje się organizowaniem mikrowizji, oficjalnie potwierdził kandydaturę PRF do tego konkursu i będzie debiutantem w przyszłym roku, a konkurs odbędzie się, już Państwu mówię, w Toyo Ashiharze w Tokio w stolicy Japonii. I oprócz naszego kraju startują jeszcze Ipania, Senada, Three Flowers, Vidlat, ULGG and Timetria. Te kraje właśnie startują w mikrowizji. Będzie ich 13 krajów. Nasza telewizja właśnie przyjmuje kandydatury, a wszystkie telewizje, które zamierzą startować, będziemy pokazywać antenie programu pierwszego. Oczywiście jury wybierze najlepsze kandydatury, a zwycięzca będzie reprezentować Polską Republikę Finlandii w konkursie mikrowizji. I na tym chciałem właśnie zakończyć dzisiejszy odcinek programu. Zapraszam za tydzień. Na pewno poruszę jakiś temat z serwisu informacyjnego. A tymczasem miłego tygodnia Państwu życzę i do zobaczenia.